Policja ostrzega przed coraz częstszymi oszustwami, w których przestępcy podszywają się pod pracowników banku. Osoby pokrzywdzone tracą oszczędności całego życia. Codziennie do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach zgłaszają się osoby, które padły ofiarą prób oszustwa. Najwięcej jest oszustw na pracownika banku, mówi sierżant sztabowy Agnieszka Olszowy-Szydło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Polega to na tym, że dzwoni do nas konsultant banku. Bardzo często na telefonie wyświetla się nam numer bardzo zbliżony do numeru banku. Powyżej wyświetla się nam nazwa banku, w związku z czym jest już to bardzo uwierzytelniona informacja dla rozmówcy, że rzeczywiście otrzymaliśmy informację od banku, że na naszym koncie zostają wykonywane podejrzane ruchy, podejrzane transakcje, co w związku za tym idzie. Jesteśmy bardzo często w takiej rozmowie przełączani do fikcyjnego funkcjonariusza policji, który potwierdza tą sytuację. Jesteśmy zapewniani, że policjanci już działają w takim zakresie, aby wytropić sprawcę tego zdarzenia. Następnie jesteśmy przełączani znowu do konsultanta banku, który proponuje nam, że bezpieczne środki, które mamy na koncie, muszą zostać ocalone, w związku z czym proponuje nam przelanie takich środków finansowych z naszego konta na konto przez niego wskazane. Są to bardzo często konta krajów afrykańskich bądź azjatyckich. Przestępcy często dzwonią nawet z oficjalnych numerów banków, co sprawia, że są bardziej wiarygodni. Bardzo często w przypadku próby oszustwa na pracownika bankowego jesteśmy proszeni o weryfikację naszych danych, w tym danych wrażliwych, ostrzega oficer prasowy. Kolejną kwestią jest podawanie przez telefon danych do logowania. Konsultanci nigdy nie potrzebują takich danych. Jedynymi osobami władnymi do zarządzania na naszym koncie jesteśmy my sami, dlatego naprawdę nasza czujność jest tutaj kluczowym elementem do uniknięcia popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. W ostatnim czasie liczba takich przestępstw wzrasta. Zgłosił się do nas mężczyzna, który poinformował, że konsultant banku, który do niego dzwonił, proponował mu pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Niestety mężczyzna poprzez telefon i uzyskanie instruktażu akceptował warunki tej umowy. Następnie został poproszony przez konsultanta do tego, aby zalogować się na swoim prawdziwym koncie. Nie wiemy w chwili obecnej, czy został zainstalowany tam program AnyDesk, czy coś w takim stylu, w takim programie, który, ja może tak pokrótce powiem, na czym polega działanie takiego programu. Jest to program do zdalny pulpit, czyli ktoś ma tak naprawdę możliwość zarządzania pulpitem w naszym telefonie, w naszym komputerze. A jeżeli jeszcze do tego ma dane do naszego logowania, no to niestety jest to pełen komplet narzędzi do popełnienia przestępstwa. Jeżeli mamy podejrzenia, że rozmawiamy z oszustem, należy natychmiast się rozłączyć i poinformować policję. Zachować czujność, weryfikować, z kim rozmawiamy, nie podawać żadnych swoich danych wrażliwych przez telefon. Musimy być czujni sami, to jest najlepsza recepta na to, żeby uniknąć przestępstwa. Funkcjonariusze systematycznie prowadzą działania prewencyjne. Na debatach społecznych mieszkańcy są informowani o metodach działania oszustów. Policja prowadzi również kampanie informacyjne, w których mundurowi opowiadają, w jaki sposób działają przestępcy i jak unikać ryzykownych zachowań w internecie lub przez telefon. Policja zachęca do informowania bliskich o potencjalnych zagrożeniach i dzielenia się wiedzą na temat metod działania oszustów. Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed utratą oszczędności.